Witam serdecznie na audycji radiowej Babciny Bajeczki Jolandy, czyli coś dla naszych milusińskich. Witam tych małych i tych dużych. Witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Zanim jednak przeniesiemy się w zaczarowany świat babcinych bajeczek, zanim wyruszymy w przepiękną podróż do krainy baśni i bajek, przypomnę wszystkim dzieciom o umyciu ząbków. Już za chwilę magicznym zaklęciem otworzę zaczarowaną walizeczkę. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Hokus pokus, abrakadabra, snuj się, snuj bajeczko, za górami, za lasami, gdzieś daleko, chociaż może całkiem blisko, jest zaczarowana kraina. W tej krainie mieszkają czarodzieje, wróżki, księżniczki, krasnoludki, a nawet smoki i wilki. Tu wszystko może się zdarzyć. Zapraszam w bajeczną podróż. W wielkim zamku żyła sobie piękna księżniczka. Pewnego dnia jej ojciec, król, dał jej w prezencie urodzinowym złotą kulę. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Dziękuję, ojcze. Księżniczka uwielbiała złotą kulę. Całe dnie spędzała bawiąc się nią w ogrodzie. Pewnego dnia wybrała się na spacer i bawiła się kulą, podrzucając ją. Księżniczka przechodziła nieopodal małego stawu, podrzucając kulę. W pewnym momencie podrzuciła kulę i nie mogła jej złapać. Kula upadła i zaczęła się toczyć. Moja kula! Księżniczka pobiegła za jej złotą kulą, ale ta toczyła się coraz szybciej. W końcu kula wpadła do stawu i zatonęła w głębokiej wodzie. O nie! Księżniczka usiadła przy stawie i zaczęła płakać. Moja piękna złota kula! Jak ją teraz odzyskać? Nagle usłyszała głos. Żabat! Moja piękna księżniczko! Dlaczego płaczesz, żabat? Rozejrzała się dookoła, ale nie wiedziała, skąd dochodził głos. Kiedy się lepiej przyjrzała, zrozumiała, że głos dochodzi od żaby, która siedziała przy stawie i patrzyła wprost na nią. Żaba skoczyła w kierunku księżniczki, zapytała ponownie. Co się stało, moja piękna księżniczka? Dlaczego płaczesz? Księżniczka osłupiała, gdy zobaczyła gadającą żabę. Gadająca żaba? Jak to możliwe? Więc tak to ja. Piękna księżniczka, powiedz mi teraz, dlaczego płaczesz? Gdy księżniczka doszła do siebie, opowiedziała żabie całą historię. Złota kula, którą podarował mi ojciec, wpadła do stawu. Jest na dnie. Jak mam ją odzyskać? Żaba podeszła do jej stóp i złożyła propozycję. Moja piękna księżniczko, odzyskam twoją kulę, ale w zamian wyświadczysz mi przysługę. Księżniczka była zaciekawiona. Więc co to za przysługa? Chciałbym się z tobą zaprzyjaźnić i zamieszkać razem w twym zamku. Księżniczka przemyślała to i zgodziła się, więc żaba wskoczyła do wody, wstrzymując oddech. Chwilę później wypłynęła ze złotą kulą i podrzuciła ją księżniczce. Otrzymawszy swoją kulę, szczęśliwa księżniczka wyruszyła w stronę pałacu. Widząc, że księżniczka odchodzi, żaba zaczęła ją wołać. Moja piękna księżniczko, zapomniałaś o mnie? Obiecałaś, że weźmiesz mnie do pałacu.
Żaba. Księżniczka krzyknęła, śmiejąc się. Jak taka brzydka żaba jak ty mogła sobie nawet wyobrazić mieszkanie z taką piękną księżniczką jak ja? Księżniczka zostawiła żabę i wróciła do zamku. Wieczorem król, królowa i księżniczka zasiedli do kolacji. Kiedy właśnie zaczynali jeść, usłyszeli pukanie do drzwi. Służąca oznajmiła im, że przybyła żaba, która twierdzi, że została zaproszona przez księżniczkę i prosi o pozwolenie na wejście do zamku. Zaskoczony król zapytał córkę. Czy zechciałabyś nam powiedzieć, o co chodzi, córeczko? Więc, tatusiu... Księżniczka opowiedziała o wszystkim, co się wydarzyło tego ranka nad stawem. Jeśli złożyłaś obietnicę żabie, która odzyskała twoją kulę, musisz dotrzymać słowa. Król powiedział służącej, aby wpuściła żabę do środka. Chwilę później drzwi otwarły się i mała żabka wskoczyła do środka, zatrzymując się przy stole. Dobry wieczór wszystkim i dziękuję królu za wpuszczenie mnie do środka. Jednym wielkim skokiem żaba znalazła się przy talerzu księżniczki. Księżniczka nie wyglądała na zadowoloną. Król poprosił o talerz dla żaby, ale ta go powstrzymała. Nie potrzebuję talerza, mogę jeść z talerza księżniczki. Żaba zaczęła jeść z talerza księżniczki. Księżniczka była bardzo niezadowolona z obecności żaby, ale myślała, że ta odejdzie zaraz po obiedzie i nic nie mówiła. Kiedy odeszła od stołu, żaba poszła za nią do pokoju. Czas mijał, a żaba zrobiła się śpiąca. Księżniczko, jestem bardzo śpiący. Położę się na twoim łóżku, jeśli pozwolisz. Nie chcąc zawieść ojca, księżniczka się zgodziła. Żaba wskoczyła do łóżka i położyła głowę na miękkiej poduszce. Próbując nie okazywać złości, księżniczka położyła się obok żaby. Rano żaba obudziła księżniczkę. Dzień dobry, moja piękna księżniczko. Mam dla ciebie jeszcze tylko jedną prośbę. Jeśli to zrobisz, odejdę natychmiast. Słysząc, że wstrętna żaba wkrótce odejdzie, księżniczka była niesamowicie szczęśliwa. Dobrze, co to za prośba? Żaba popatrzyła jej głęboko w oczy i... Proszę cię, abyś mnie pocałowała. Księżniczka z wściekłością wyskoczyła z łóżka. Jak śmiesz? To niemożliwe! Uśmiech zniknął z twarzy żaby, a na jego miejscu pojawiły się łzy spływające po policzkach. Księżniczka pomyślała przez chwilę. Ach więc, to tylko jeden malutki pocałunek. Ewidentnie. Nie chcę go już nigdy więcej widzieć. I tak pocałowała go. Jak tylko pocałowała żabę, ostre, jasne światło rozświetliło pokój i oślepiło księżniczkę. Po krótkiej chwili światło zniknęło. Księżniczka znów mogła widzieć, ale tym razem nie mogła uwierzyć własnym oczom. W miejscu, gdzie wcześniej była żaba, stał bardzo przystojny mężczyzna. Księżniczka była oszołomiona tym, co zobaczyła. Nie mogła w to uwierzyć. Więc zapytała. Kim jesteś? Co się stało z żabą, która tu była? Moja piękna księżniczko, jestem księciem z dalekiego kraju. Zła wiedźma rzuciła na mnie klątwę i zamieniła mnie w żabę. Żeby ściągnąć klątwę, musiałem spędzić noc z piękną królewną i otrzymać od niej pocałunek. Dzięki tobie już nigdy nie będę żabą. Księżniczka była bardzo zaskoczona, ale też bardzo szczęśliwa dzięki temu, co usłyszała. Król gościł księcia w zamku jeszcze kilka dni.
To powinna być druga lekcja, której nauczyła cię żaba, moja droga córko. Nigdy nie powinniśmy oceniać nikogo po wyglądzie i osądzać, nie znając całej historii tej osoby. Książę i księżniczka poszli na spacer nad staw, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Moja księżniczko, wyjdziesz za mnie i zamieszkasz ze mną w mym królestwie? Księżniczka uśmiechnęła się i skinęła głową, akceptując oświadczyny księcia. Nagle pewien dźwięk przerwał ciszę. Zabat. Rozejrzeli się, skąd dochodzi ten dźwięk. To była żaba przy stawie, patrząca wprost na nich. Wstrzymali oddech i czekali, aż żaba zacznie mówić. Ale tak się nie stało. Oboje zaczęli się śmiać. Nie martw się, żabku, jestem pewien, że ty też znajdziesz swoją księżniczkę. I śmiali się jeszcze bardziej. Po niedługim czasie wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie. I tak jak to w bajkach bywa, wszystko dobrze się skończyło. Przystojny książę poślubił swoją wybawczynię i żyli długo i szczęśliwie. Kochane dzieci, wiecie już, że większość bajek jest wesoła i dobrze się kończy. Ale nasza następna bajka, którą zaraz usłyszycie, będzie smutna. Zdradzę wam tajemnicę, że jest to jedna z najsmutniejszych i najpiękniejszych bajek świata. Przecież nie zawsze chce się słuchać tylko wesołe historie, prawda? Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj jeszcze znalazłam dla was w zaczarowanej walizeczce, zapraszam w bajeczną podróż. To był mroźny i śnieżny wieczór noworoczny. Ludzie na ulicy byli ubrani w ciepłe płaszcze, rękawiczki i szale. Każdy się gdzieś spieszył. Niektórzy z nich byli spóźnieni i spieszyli się do domu. Inni szli świętować nowy rok. Dzieci biegały po ulicy, rzucając się śnieżkami.
Oczywiście to one cieszyły się ze śniegu najbardziej. Świetnie się razem bawiły, a do tego radośnie się śmiały. Ale na ulicy była też dziewczynka, która całkiem różniła się od tych dzieci. Dziewczynka stała na środku drogi i przyglądała się bawiącym dzieciom. Nie miała czapki, która chroniłaby ją przed zimnem, jak inni. Jej ubrania były cienkie i podarte, a kapcie, które miała ubrane, w ogóle jej nie pasowały. Były za duże. Trzymała w rękach pudełko. Drżąc zimna, mała dziewczynka ledwie co dostrzegła samochód jadący prosto na nią. Ej ty, nie stój na środku drogi, bo cię coś przejedzie! Mała dziewczynka natychmiast biegła na chodnik, ale kiedy biegła, za duże kapcie spadły jej ze stóp. Kiedy była już na chodniku, obróciła się i popatrzyła. Zobaczyła chłopca, który uciekał z jej kapciami. Moje kapcie! Krzyczała i próbowała go dogonić, ale chłopiec był za szybki. Nie mając innego wyjścia, zaczęła iść boso. Znalazła schronienie pod ścianą. Otwarła pudełko, które trzymała i położyła je na ziemi. Patrzyła na pudełko pełne zapałek, a jej oczy łzawiły z zimna. To była mała dziewczynka z zapałkami, ale tego dnia nie potrafiła sprzedać nawet jednego pudełka zapałek. Jeśli tylko udałoby jej się coś sprzedać i zarobiłaby jakieś pieniądze, mogłaby wrócić do domu i zjeść chociaż miskę ciepłej zupy wraz z matką, więc zaczęła wołać swoim cienkim, drżącym ze smutku i z zimna głosem. Zapałki! Zapałki! Czy ktoś chce zapałki? Nikt na ulicy nie zwracał na nią uwagi, więc usiadła przy ścianie. Z zimna zaczęły ją boleć palce. Nie mogła już dłużej znieść bólu. Musiała się jakoś ogrzać. Otwarła pudełko, wyciągnęła jedną zapałkę. Jej palce zdrętwiały i ledwo co trzymała zapałkę. Drżącymi rękami odpaliła zapałkę od ściany i nagle otoczyło ją ciepłe pomarańczowe światło. Biedna dziewczynka przekładała zapałkę z jednej ręki do drugiej, aby ogrzać palce. Jej dłonie już nie marzły. Nagle znalazła się przy rozpalonym kominku. Gdy zapaliła zapałkę, zaczęła marzyć. Siedziała naprzeciwko wielkiego kominka w pięknym pokoju. Miała na sobie wełniany sweter, futrzane buty na stopach i wełnianą czapkę. Było tak gorąco, że zaczęła się pocić, ale nagle zapałka się wypaliła. Z końcem zapałki skończył się również jej piękny sen. Jej małe palce znów zaczęły boleć i marznąć, więc zapaliła kolejną zapałkę. W tym momencie zaczął wiać zimny wiatr. Mała dziewczynka odwróciła się do ściany, aby utrzymać płomień i osłoniła ogień dłońmi. Gdy patrzyła na płomień, nagle ściana zniknęła i zobaczyła wielki pokój w środku. Na stole pokrytym białym obrusem było mnóstwo jedzenia i srebrne świeczniki, które oświetlały cały pokój jak za dnia. Wpatrując się w stół, zobaczyła, że na środku leży ogromna, pysznie wyglądająca grillowana pieczeń. Natychmiast odkroiła kawałek pieczeni i włożyła go do ust. Nagle przestała być już głodna. Mała dziewczynka chciała zjeść jeszcze jeden kawałek mięsa. Sięgnęła po niego, ale zapałka w jej dłoniach zaczęła wypalać się bardzo szybko. Biedna dziewczynka poparzyła sobie palce i wyrzuciła zapałkę. Au! Au! W chwili, gdy wyrzuciła zapałkę, uczta na stole i pokój zniknęły, a w ich miejscu ponownie pojawiła się ściana. Mała dziewczynka znów zapaliła zapałkę. Tym razem jej sen był jeszcze piękniejszy. Siedziała pod drzewem w letnią noc i podziwiała gwiazdy. Nadal było ciepło, pomimo tego, że była to noc.
Mała dziewczynka nie mogła oderwać wzroku od gwiazd. Nigdy wcześniej nie widziała gwiazd tak przejrzyście i tak błyszczących. Nagle zobaczyła spadającą gwiazdę. Pomyślała wtedy: kolejny z nas odchodzi do wieczności. To były właściwie słowa jej babci. W tym momencie jej babcia pojawiła się tuż przy niej. Gdy widzisz spadającą gwiazdę, pamiętaj, że ktoś zajmie jej miejsce. Babcia pojawiła się i po chwili zniknęła, ale mała dziewczynka zaczęła ją wołać. Babciu, babciu, nie odchodź! Proszę, nie odchodź! Tak bardzo mi cię brakuje! Aby zobaczyć babcię jeszcze raz, zapaliła kolejną zapałkę. Zapomniała o tym, jak bardzo marznie i znów zaczęła marzyć. Za każdym razem, gdy zapalała zapałkę, widziała swoją babcię i słyszała jej głos. Mała dziewczynka zapaliła kolejną zapałkę. Otoczyło ją światło. Nigdy wcześniej nie widziała swojej babci tak pięknej. Jej kochająca twarz pozwoliła zapomnieć dziewczynce o zimnie i o wszystkich ciężkich chwilach, przez które przeszła. Nie chciała, aby ta chwila się skończyła, więc zapaliła ostatnią zapałkę. Babcia ponownie pojawiła się naprzeciw niej. Wzięła małą dziewczynkę z zapałkami w ramiona i razem zaczęły unosić się ku niebu. Dziewczynka nagle poczuła ulgę. Już nie czuła zimna ani głodu. W tej chwili kolejna gwiazda zaczęła spadać. Rano ludzie, którzy przechodzili przez ulicę, zobaczyli małą dziewczynkę leżącą pod ścianą. Miała zamknięte oczy, ale na jej twarzy malował się słodki uśmiech. Dookoła niej leżały wypalone zapałki. Zapałki, które dzięki płomieniom spełniły jej marzenia. Najsmutniejszych bajek świata, tych, które wszyscy dobrze znamy, jest baśń, przy której można płakać. Ta o dziewczynce z zapałkami raz w sylwestrową mroźną noc, gdy radość trwała aż do świtania, po śniegu boso dziewczynka szła, niosąc zapałki do sprzedania. W jej domu biednym hulał wiatr, spłotniały ojciec czekał z mamą, więc choć za jeden marny grosz zapałki chciała sprzedać panom. A ci beztroscy rozbawieni w tych ciepłych domach jedli cuda, gdy ona stała przemarznięta, wciąż myśląc, że się sprzedaż uda. Okrutny mróz ją wnet ogarnął i gasił iskrę życia słabą, więc zapałkami dłonie grzała, myśląc, mamą. W słabym płomieniu swych zapałek widziała lepsze barwne światy, aż biały anioł spłynął na nią, taki przyjazny i skrzydlaty. Do tej radości
spotkania zapałkami, świtem, gdy nowy rok już nastał i ludzie radość objawiali. Pod ścianą spała zamarznięta mała dziewczynka z zapałkami. Okrutnie kończą się te bajki o ludzkich sercach bez miłości. Są jak pudełka od zapałek, nigdy w nich ciepło nie zagości. Nigdy w nich ciepło nie zagości. Wśród najsmutniejszych bajek świata, tych, które znam, jest właśnie ta o biednej dziewczynce z zapałkami. Baśń, przy której zawsze płaczę, odeszła nasza dziewczynka. Poleciała aż do nieba i wiecie co? Myślę, że była szczęśliwa. I chyba nikt w jej mieście, a może i na całym świecie, nie był tak szczęśliwy, jak ta biedna dziewczynka. Dziewczynka z zapałkami. Możecie powiedzieć, że to niemożliwe i że tak być nie mogło. To zależy, bo w bajce możliwe jest zupełnie wszystko. W bajce wszystko zdarzyć się może. Koszyczek srebrny niesie, a w nim niespodzianki. Gwiazdki z nieba, róg księżyca, sen i kołysanki. Kołysanki, utulanki, do snu ukołyszą. Kołysanki, utulanki, otulą cię ciszą. Kołysanki, utulanki, do snu ukołyszą. Kołysanki, utulanki, otulą cię ciszą. Kołysanki. Koszyczek srebrny niesie, a w nim niespodzianki. Gwiazdki z nieba, róg księżyca, sen i kołysanki. Kołysanki, utulanki, śpiewnie utulają. Kołysanki, zapraszają. Kołysanki, utulanki, do snu zapraszają. Uśnij, że mi uśni. Choć na gołej ziemi.
Myślę, że wszystkie dzieci są już w swoich łóżeczkach i na piękny sen czekają. Szaroburę, szaroburę obydwa. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać. Więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął. Okruszek, który los
kiedyś tam będziesz spodnie miał na szelkach. Kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los rzucił na mój. Ta pioseneczka płynie dla was, kochani rodzice. Dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały. Który los rzuci nam. Thank you.
tak, dzieciaczki, zaśnijcie już. Zaraz wszystko będzie jak w baśni. W sukieneczkach z pajęczynki tańczą kwiatki w blasku gwiazd. Świerszcz przygrywa im na skrzypcach. Sen zagląda już do gniazd. W gniazdku pod skrzydełkiem mamy już wróbelek dawno śpi. Wredna sroczka już nie gada, bo się zbudzi niedźwiedź zły. Kładzie, ma w jabłuszku miły dom. Pod pierzyną ciepłych liści zasnął nawet stary dąb. Nawet stara czarownica chrapie tak, że strach się bać. Nie ma w lesie szarej myszki, która by nie poszła spać. W gniazdku pod skrzydełkiem mamy już wróbelek dawno śpi. Wredna sroczka już nie gada, bo się zbudzi niedźwiedź zły. Nawet stara czarownica chrapie tak, że strach się bać. Nie ma w lesie szarej myszki, która by nie poszła spać.
straszny los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewne myszka zjadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewne myszka zjadła. Miała chodzić.
nic nie będą robiły, tylko ciebie bawiły. Pomyślcie, kochani, może jakaś dziewczynka z zapałkami stoi gdzieś na rogu ulicy, głodna i zmarznięta. A może mieszka obok ciebie, biedna, smutna, samotna i potrzebuje pomocy. Rozejrzyj się uważnie, Jacku, Piotrusiu, Małgosiu, Krysiu. A kiedy już ją odnajdziesz, kiedy ją spotkasz, podaj pomocną dłoń. Przytul do serca, podaruj płomyk nadziei, choćby najmniejszy gest dobroci. Jeden prosty gest. I tym akcentem żegnam się z wami. Wszystkim dzieciaczkom życzę dobrej nocy. Dobranoc rodzicom, babciom, dziadkom. Podróż do krainy baśni i bajek zapraszam w niedzielę o godzinie 19:00. Dobranoc, słodkich snów.